Witaj, powiedz nam, co sądzisz o dzisiejszej imprezie? Będzie na pewno śpiewająca, a to za sprawą magicznej batuty, którą mam ze sobą. Będę dyrygentem tej imprezy, więc a jak ja dyryguję, to zawsze jest wybornie. A co sądzisz o Marcelego? Ojejku, no chyba każdy z nas się wychowywał na tej Marce. No, no nie każdy, jak już pytałem tutaj niektórych ludzi, no nie każdy. No to ja jestem tym pokoleniem, które bawiło się jak dziecko ojca, który zbudował w ogóle fabrykę Lego. Uwielbiam te figurki, wiele robiłem budowli z nich, uwielbiałem Gwiezdne Wojny, tak, to był chyba mój numer jeden, więc generalnie Lego jest mi bliskie, no, nie mam póki co dzieci, ale podejrzewam... A planujesz? W przyszłości, tak. W przyszłości to jest odległa, bliska przyszłość? Nie myślę na razie o tym, więc wiadomo, planować można, Pan Bóg kulę nosi, jak to mówią, no nie, więc wszystko może się zmienić z dnia na dzień. Na razie nie, nic nie planuję, nie ma żadnych tutaj pikantnych newsów, ale zmierzam do tego, że jeśli będzie syn, to na pewno go zarażę tak samo Lego i Lego Technik. Lego Technik jest jeszcze, no nie, gdzie można było składać samochody, które miały silniki dodatkowo i można było z nimi sterować. Akurat tego nie wiem. Nie używałem tego. Ja pamiętam. No. Nie, świetna sprawa. Uwielbiałem oglądać programy, gdzie budowali jakieś wieże Eiffla, wieże w Pizie i inne po prostu takie kultowe budowle. Oczywiście rozmiarów miniaturowych, nie? Ale miałem ambitny plan w dzieciństwie zbudować właśnie oryginalną wieżę Eiffla z klocków Lego. Jeszcze mam czas, żeby to zrobić. A czego spodziewasz się po dzisiejszym seansie? W ubiegłym roku byłem, czy w tym roku już nie pamiętam, na Lego... Batman. Lego Batman, dokładnie. Fantastycznie się bawiłem, więc jeśli to jest to samo poczucie humoru, myślę, że wyjdę z bananem na ustach. Bo to jest fajne, że te bajki, przynajmniej właśnie w przypadku Lego Batman, to było kino i dla dziecka, i dla dorosłego. Dziecko nie było w stanie wyłapać pewnych żartów, które właśnie dorosły widz wyłapywał. I to jest super, że kino familijne. Ostatnim razem widzieliśmy się na pożegnaniu lata z Plejadą. Powiedz mi, co sądziłeś o tej imprezie? Jak ci ona podobała? Co ja mam powiedzieć? Będę się powtarzał, no ale... Jestem pełen podziwu, że udało się zorganizować to w Pałacu Królewskim. Tym bardziej było mi miło, ponieważ ostatni raz byłem chyba jak ogół ludzi, z którymi rozmawiałem, chyba na wycieczce klasowej, w podstawówce albo w gimnazjum. Przynajmniej mówię o ludziach z mojego rocznika mniej więcej. Także raz, z pompą zrobiona impreza, a dwa, zamek królewski, więc... Nie mogłoby być inaczej. Robi swoje, pod wrażenie. Fajne kreacje. Dwie mi się podobały, nie będę mówił, które. Przyjemny afterek, ale fajnie jest zrobione. Zresztą osoba prowadząca, Cejrowski, zawsze daje radę moim zdaniem, więc było to zrobione z przymrużeniem oka, a za to dostojnie z drugiej strony, nie? A co sądzisz o występie Alicji Węgorzewskiej, który odbył się tam właśnie na tej Plejadzie? Wiesz co, w ogóle co do występów, to mam kompleksy, wiesz, że ja nie potrafię tak śpiewać. Co do trio chłopaków i co do Węgorzewskiej. No, czasami pluję sobie w brodę, że nie zacząłem od szkoły muzycznej, jak byłem dzieckiem. Teraz staram się to nadrabiać i chodzę na zajęcia ze śpiewu od 2 lat. Ale czy dorównam kiedyś jej albo im? Zobaczymy. A twoje najbliższe plany zawodowe? Zaczynam za miesiąc. Za miesiąc, tak. Dokładnie za miesiąc startuję z takim zamkniętym projektem, serialem fabularyzowanym, kryminalnym dla telewizji Kanal Plus. I na tym urwę nie mogę jeszcze zdradzać szczegółów. Ale premiera jesienią przyszłego roku. Zapraszam.